Witajcie! Dziś obiecany przepis z wykorzystaniem żółtek po poprzednim przepisie na chlebek. Oczywiście żółtka można wykorzystać do keto koktajlu, ale my tym razem zrobimy ciastka. Najpierw rozszczepuję lekko żółtka, dodaję sypkie składniki, czyli mąkę, kakao, proszek do pieczenia i słodzik. Na koniec rozpuszczone, ostudzone masło lub olej kokosowy. Aromat dowolny, u mnie tym razem pomarańczowy. Dokładnie łączę, można zmiksować. I za pomocą łyżki przekładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Teraz zwilżonymi dłońmi nadaję kształt. Mają być takie płaskie i okrągłe. Wstawiam do nagrzanego piekarnika i piekę przez około 15 minut. Ciasteczka prezentują się w środku w ten sposób. Są wilgotne i naprawdę bardzo aromatyczne. Teraz ostudzone polewam, dekoruję rozpuszczoną czekoladą i ciasteczka można podawać. Bardzo polecam jako małe mini brownie, które świetnie sprawdzą się do kawy lub na wycieczkę czy do pracy. Więcej prostych keto inspiracji znajdziecie w moich e-bookach. Pozdrawiam, do następnego razu, pa, pa!